Halo, dziś opowiem Wam o pewnym specyficznym zachowaniu Polaków i jak na to zachowanie reagują Niemcy. Podam Wam przykład, żebyście wiedzieli dobrze, o co chodzi. My Polacy charakteryzujemy się takim specyficznym zachowaniem. Załóżmy, jedziesz do znajomego nad morze, podróż oczywiście trwa bardzo długo, jechałeś autem, jesteś wykończony, chce Ci się jeść, pić, wchodzisz do niego do domu, witasz się z nim oczywiście, a on się Ciebie pyta, to co, może zrobić coś do jedzenia, no, może napiłbyś się czegoś, a my oczywiście reagujemy, nie, no coś Ty daj spokój, nie rób sobie kłopotu, nie trzeba, weź przestań, a oczywiście chce nam się pić i jeść. A jak reaguje na to Polak? Polak reaguje, dobra, to zrobić coś, to siadaj, chcesz piwka? No dobra, to daj. Wolisz pizzę czy schabowego? No dobra, niech będzie ta pizza już. I w ten sposób oczywiście otrzymujemy w końcu coś do picia i coś do jedzenia. Jak reagują na to Niemcy? Niemcy niestety nie posiadają tej wrażliwości. Wiem, bo próbowałem nawet kilka razy, żeby się przekonać, czy to dotyczy tylko jednych Niemców, czy może wielu, więc próbowałem wielokrotnie. Wiecie, jaka jest reakcja? Ja oczywiście zrobiłem tak samo. Po podróży do Niemiec witają mnie moi niemieccy przyjaciele i pytają się oczywiście, czy chcę coś zjeść, czy się napić, a ja zareagowałem po polsku i powiedziałem, nie, no weź przestań, nie trzeba, daj spokój, nie kłopotaj się. Wiecie, jak zareagowali? No dobra. I nie dostałem nic do jedzenia, ani do picia. Czujecie klimat? Dlatego mówię Wam, nie reagujcie po polsku w tej kwestii, bo nie dostaniecie nic do jedzenia i picia. Także jeśli czegoś chcecie, po prostu powiedzcie Niemcom, że tak, chcę, albo nie, nie chcę. Oni nie będą się domyślać. I tyle. Danke schön. Das ist wieder mal alles für heute. Tschüss.